Siema, z tym Jankus i dzisiaj sobie pogadamy, dlaczego polskie community, czyli społeczność Brawlstarsa polskie, dąży do upadku. Przez toksyczność, no tylko przez toksyczność. Proszę tego też nie brać tak mega do serca, bo to jest moje zdanie. No i jak chce się dyskutować, nie? Czy coś takiego, wiecie, żeby, nie wiem, czym się nie zgadzacie, czy coś takiego, nie? To możecie napisać w komentarzach, nie? Więc zaczynamy. Ogólnie chodzi o to, że był Primeback, nie? Primeback miał właśnie Brawl Stars tam gdzieś w czarnym sezonie. Nie wiem dlaczego, ale no większość właśnie graczy nowych powstało właśnie, zalogowało się na grę, no i grały tam, nie? No i wszystko fajnie, tylko nie te dzieci, tak w wieku 10, no bo większość ogólnie bez community, to są takie, wiecie, tam są dorośli, ale najwięcej takie, wiecie, najwięcej jest nastolatków i dzieci, ale najwięcej mi się wydaje, najbardziej spotkam właśnie takich dzieci, ale nie takie na przykład 16 lat, nie? Takie, że ja mam, no bo ja też jestem dzieckiem, ale chodzi o takich mniejszych, takie około 8 lat, 10. I chodzi o to, że oni tam wyzywają od sezonówek. Znaczy to zależy, bo na przykład może być człowiek w wieku 13 lat, który ma taką, jest taki, że zachowuje się w wieku 8 lat, który wyzywa od sezonówek nowych graczy, zawsze. Albo na przykład, jak się jakiś gracz, nie, pomyli się, gra od 2019, a się pomyli coś, to od razu wyzywają od sezonówek. Ja tego nie rozumiem, bo po prostu to jest, no, mega toksyczne. Mega toksyczne, bo no, można się pomylić. Po prostu ludzie się chyba przyzwyczaili z tego powodu, że jak jest jakiś serial nowy czy coś takiego, to jest kupę sezonówek, a potem sobie idą nagle, nie? I nagle ich nie ma, no. No to rozumiem, ale no nie można tak od razu, wiecie, nawalać, że jest sezonówką, czy coś takiego, nie? Na przykład, bo to dziewczyna, czy coś takiego. Wiecie, no, szanujmy się, nie? Ale ogólnie wydaje mi się też, że to jest przez dramę taką ala na TikToku, Sherwi tam Beskid. Chyba wiecie, no bo jak się bym nie nagrywał tak, nie? Ale jakby ktoś powiedział, wiesz, kto to Beskid na przykład, no to byś powiedzieli, no to wie, że każdy, kto gra chyba w Brawl Stars i ma TikToka, to wie, kto to jest. Bo on się wbił na wyzwanie Edgaru i w ogóle postaci. Potem stało się to nudne. Inni po prostu ludzie, którzy oglądali go, już go hejtowali, zbanowali go, i potem on odbudował się, i potem miał dramę z szeryfem, który był tam, nie, chyba tam Stumble Guys, tam takim, nie wiem, w sumie topowym graczem. No i powrócił do tego. No i tam mieli dramę niby, i potem mówili, że to nie jest drama, nie? Powiedzieli, że to było tylko takie wymyślone. No ale, no i mówią cały czas, że to było do naprawy community, ale ja tego nie rozumiem. No i przez to dramę, nie? I też przez ten content Beskida, mi się wydaje, bo on się mega strasznie na tym wybił, co wcześniej mówiłem. No to jest po prostu ci młodsi, 10 lat, wyzywają graczy też, nie, bardziej. Bo ten hejt na Edgara na przykład, nie, no podejrzewam, na Edgara, no to było już bardzo, mi się wydaje, że przed było też taki hejt, nie? Przed Beskidem. No ale po prostu on to tak nawalił, nie? Tego bardzo. No i te właśnie te dzieci nie umieją pojąć, czy to jest dla żartu. No i wyzywają każdy gracze i to jest takie, nie? No ale jeszcze wracając do tej dramy, powiem, że dla mnie, no ale to jest moje zdanie oczywiście, nie, dla mnie to nie było dla naprawy community, bo to nie wiem, co to miało działać, po prostu chcieli zasięgi, nie? Bo po zbanowaniu Beskida miał już mało, więc chciał z tym szeryfem. Ten szeryf też chciał mieć więcej tych, ale im się nie udało. No i nara, nie? No to było takie przedstawienie szybko, bo chciałem się zmieścić tak mega szybciutko na właśnie tam kilkaminutowym odcinku. Tak dla mnie, tak po prostu dla mnie to ta sprawa wygląda. Możecie właśnie się dzielić w komentarzach, dawać się łapy. No oczywiście, jak wam się spodobało, suby, Discord macie w bio, jak chcecie. No to był taki dyskusyjny, ja byłem Jankus, i widzimy się w następnym tygodniu, w sobotę. Pozdro. Będzie dobrze. Musicie mi zaufać.